Myślałem, że w tych klapkach idziesz. No ja też jestem k***a przygotowany na k***a wszystko. To co ty masz za koszulkę? Kadry. Czego? Z Polski. Wy? Kokoju. Kokoju na lodzie. Idę w górę urabiać ludzi na kadrowicza. Dasz radę? Człowieku. Wiesz to? Tak ja się urodziłem w górę. O, przepraszam. Pokaż, tu widzą plecak taki duży. Co tu wziąłeś? Wszystko, bo ja zostaję ogólnie. Zostajesz w górę? Tak, jak Jiri Prochaska. Będę medytował tam. Jak będziesz słyszał o trzeciej nocy, to znaczy, że każę cię drzeć. Kurwa, toporek. Każę z głowówki. To znaczy, że każę walczyć z wilkami. Nie no, jak ty chcesz wejść do bzika bez niczego i nawet nie się nie starasz? Ale ja nawet nie mam podjazdu. No, ten jest jak taki ojciec takiej gorącej nastolatki. W życiu mnie nie dopuści do niej. Ten bzik jest oczywiście nastolatka metaforyczna. Młody, bo ci powiedzie, że nie rozgram bluzę. Kochani, kamerzysta patrzy zalotnie na te kozy, nie podoba mi się to. Kuba, która ci się najbardziej podoba? Czarna. A nie ma tutaj azjatyckich kóz? Bartek pojechał, moi kochani, na szkolenie policji. Formoza. Zrobił bardzo dobry czas. I chcą go do jednostki specjalnej. Że nie chcą go? No. Na siłę szybka. Taki był średni. Ale podobno jest coś takiego w Formozie, tak jak strażacy mają strażaków i o takie OSP, tego są do takiego policyjnego OSP. A nie ci wiecie, ale trenerek jest w OSP, już ty nowe. Kiedyś robimy motorykę i nagle jest ta syrena. O młody! Chłopaki, muszę spierdalać. I w 3 minuty już był ubrany w strój strażacki. Pięć razy 3 przysiad, potem 2 akcesoria, a ja wracam. A ja jadę, bo tu coś się pali na wiosce. Jedziemy tam, do góry? Kamerzysta na szlaku, zobaczcie, okulary zapalowane. Alkoholika jednego. Ale wiezie, przywozi ten bimber z Olsztyna. Ale dobry jest. Olsztyński bimber. Dawaj tego bimberu. Ciepły też mam. Lepiej, daj tego bimberu ciepłego. Ty, bo mnie gardło boli. Nie, to zimno. Ty, ciężka ta kamera. No mówisz, ale tak se trzymaj, pa. Młody, to ty masz trzymać tą kamerę, nie ja. Daj, ja ci będę nosił. Daj, ja ci będę w ogóle nagrywał. Dobra, da. Ludzie, tu nikogo nie ma. Chłopki! Włączyłeś kamerowanie w ogóle? Włączyłem. Kamerzysta, co tu się dzieje? Nie wiem właśnie. Co jest? Gdzie ja wnoszę o kurwa podwyżkę. Ciężkie warunki pracy. Ja wchodzę i idzie, jesteś na niej. Kurwa, co za tymi w klucach chodzi? Tak? Bartek, o którą chodziło? A jeszcze mi mówili, że gratulowali mi jeszcze. Gratulacje. Ty, oni tak, gratulacje, odchodzą. Ty, słyszysz? Oni tak, gratulacje, odchodzą 10 metrów, debiluje. Ja na więcej szytów wszedłem w tych kroksach niż oni w tych Salomonach za tydzień wiedzą. Taka prawda. No właśnie. I to, co młody chodzi? Przede wszystkim i nic mi się o wygodę, komfort i bezpieczeństwo. A few moments later. No co, to jest banan. Łąkotka do roboty. Ty nie masz psychy, żeby tak zrobić. Co ty, ja to na macie tak nie zrobię. Chodź, zrobimy zadaniówkę do jednej tutaj na górze. O życie. O życie. Nagrodą jest życie. Nagrodą jest życie. Jak ja zginę, to chciałbym, żebyś przejął wszystkie długi po mnie. Mandat i dług w barze. Nie chcę, żeby opisywali to potem, że był wypadek w górach. Debil w kroksach się ześlizgnął ze skały. Tak mi tytuł będzie. Ale Kinga tam chciała, musiała pójść z tym alkoholem mocno. Jeszcze paruje. Kinga idzie i tak. Kinga idzie tak. Z puszką i tak. A zrób sztywne kolanko, co tak... A, no. Na tym kolanku zawsze idą. Na tym kolanku? No. Ale taki są dziwne, nie? Jakby nie mogli prostować kolan, ciekawe, czemu tak. No bo się zestrali i muszą trzymać pośladem. Idziemy? Nie, no poczekajmy jeszcze chwilę. Idziemy. Kamerzysta sobie coś. Bo będzie kamerzysta koniec kontentu, ma, bo znowu będzie gonił nas. Nie no. Siemanko, psiki. I szybkie typowanie dla Total Betu.
oczywiście rejestrujemy się z kodem Bartos i mamy ofertę oczywiście na KSW97, że na wybranego zawodnika łapiemy kurs 100, stawiamy za złotóweczkę i wygrywamy stówkę, także myślę, że uczciwy deal. A moje typy, mam trzy waleczki wybrane na tą walkę i to zaczniemy od walki najwyżej, czyli od main eventu, i to będzie Bajor kontra Szefel. Tu stawiamy Bajora, a na moim kuponie będzie Bajor wygra w drugiej lub trzeciej rundzie. Kolejna waleczka to jest co-main event Bziki, co-main event Poliszczuk bije się z Bruno Azevedo, jakoś tak. No i tu was zadziwię, że tu będę stawiał na underdoga, na Bruno, ponieważ dziś obejrzałem jego walki, wydaje mi się bardzo, bardzo solidnym zawodnikiem i mam takie przeczucie, że wszystkich zaskoczy. I co dalej? Tu będzie Bruno i trzecia waleczka to będzie walka mojego kolegi klubowego Marcina Krakowiaka, w której stawiam na wygraną Marcina. I stawiamy to przez poddanie Bziki. Takie mam przeczucie, że Marcin podda gilotyną. No i co, Bziki? Stawiamy. Pamiętamy, żeby się rejestrować z kodem Bartos. Oferta jest ważna też dla nowych graczy z kursem 100. Pamiętamy, żeby postawić za złotóweczkę. Wtedy wygrywamy 100 zł. I co dalej? Oczywiście gramy, wygrywamy i pamiętajcie, kto gra grubo, wygrać. Też mi się twoje tempo nie podoba. Młody, mi się twoje nie podobało. Ty, ale... Twoje tempo się nie podobało. Na górze siedzieliście z pół godziny, ale 10 minut. Godzinę się czekaliśmy. Tak, godzinę. Człowieku, mówię, gdzie ty? Myślałem, że cię niedźwiedź opierali już po drodze. A to ja opierałem niedźwiedzia. Mówię, gdzie jest kamerzysta? A to kamerzysta zrobił sobie niedźwiedzia z różna. Głodny był. Za plecami za ciężkie dużo podejścia i zejścia, a Paweł podobno 10 Ryzona z tym tygodniu zrobił i szuka jakiegoś... O, szukamy lekarza, który jest w stanie udowodnić, że Paweł ma coś z kolanem, bo zrobił 10 rezonansów i wszędzie mówią, że jest okej, okay, a on mówi, że coś mu jest. I nawet zapłacimy mu, żeby napisał, że coś jest mu. Na drugim roku medycyny bez specjalizacji mu powiedział, że nic nie ma tym kolanem. A się pochwalił, że ma dziewczynę na medycynę. Narzeczoną. Dzień dobry. Narzeczoną. Także dziewczyny. Ten facet jest zajęty już. Jesteśmy na 48 km, jest ciężko. Cicho, że dzień. Stabilizacja u Pepiego. Patrz to, młody kurde. No teraz. Co ty myślisz? Kurwa, te kolana są nie do ruszenia. Myślisz, że te martwe ciągi na paraletkach na stali na jednej nodze to były po co? No to była adaptacja w góry. Gdzieś tak się patrzył? Uwielbiam, poza mnie. Uwielbiam, jak idziemy sobie szlakiem po dwóch stronach i praktycznie na 99 minięć, na 100 minięć 99 razy się spojrzysz na mijające osoby. I za każdym razem, kiedy przychodzi jakaś kobieta i się spojrzy, bo się mija wzrokiem, to Bartosz mówi tak, znała mnie. Żona mnie zabije. Nie, żona wie. Żona, to był żart, on to wymyślił. Patrz teraz. I co? Patrz, niedźwiedź. Ale ona nie gada po polsku. Ale bo znała. Ale powiedziała buenos dias, Mr. Bartosiński. Patrz mordę. Patrzcie wyobrażonego Bartka. O co ci chodzi? O nic. O, poznała mnie. Poznała, po prostu patrzy i mówi, co to za debil z kadry, której nie ma. Jest taka kadra. Jaka? Kadra Polski. No ale z czego? Nie, to jest... Ty jesteś jak fake policjant w mundurze. Ty jesteś jak... Nie, Miku. On jest jak gość, który chodzi w koszulce Pitbulla, ale nie jest zawodnikiem, bo ma koszulkę Pitbulla po prostu. No tak. Czemu go nie ma na olimpiadzie? No ta bluza, moi kochani, zobaczcie. Ta bluza ma z 12-13 lat, może więcej. No. I ona zdała z metką. Nowa, nie noszona. Mhm. Co to za firma, jaka w ogóle była? Nie, była taka. To jest taka. Jest. Piłkarskie rzeczy robi. Tak, to jest taka niszowa, ale dla drużyn robi, no to nie? Kiedyś robiła dla kadry. A wiecie, co się na kadrze działo? Nie muszę wam powiedzieć. Dobra, dla kolegi komu? Bartosz, dla którego kolegi na kadrze? Oho, ty, zobaczymy w tej bluzie i zaraz będzie afera kadrowa. Dawno nie było żadnej afery. Powiem tak. Nadal mnie to boli, bo trener wczoraj pokazywał na mnie.
i powiedział, jak ktoś ma dobre legloki, poprosił Bartosa. To jest tak, jak ty byś coś robił ze mną za pasiczo, ja bym powiedział, jak ktoś ma dobre double legi, Bartos, jeszcze chwilę. Coś takiego. Coś takiego. To lepsze double legi niż ja. Ty powiedziałeś, że mam lepsze dwie nogi od niego. No może nie od Bartka, ale od trenera. On wszystko powie, żeby się teraz wybielić. To ja znam taki cwaniaczku właśnie. Ale teraz wiesz, teraz jest wielce jest teraz, o nie, jestem najgorszy, ja to jestem najgorszy. Nie, to jest właśnie klasyczna akcja, że trener już wie, że jest w błędzie i nagle przyjmuje strategię taką, nie, wy jesteście lepsi we wszystkim, ja już jestem za stary. I zaraz ci coś wbijesz, Pilko, ale ty masz do dupy rekord, wiesz. No, to jest typowy trener, nie? Jak jest farmazon, to trzeba ten farmazon wyciągnąć na wierzch. A ja jestem taki, że młody lubi wyciągać. Robię sekcję zwłok farmazonu, rozumiesz? A młody nie lubi, jak ktoś mu wyciąga. A młody nie lubi, jak ktoś mu wyciąga skrętówki, jedną nogę na zewnątrz. Bo młody mówi, że skrętówki w MMA nie działają. Co nie działa? Skrętówki, balafy na nogi, mówi, że legloki nie działają w MMA. A my w tym gronie mamy trzy poddania na nogi. Dwie ciasne balachy i bardzo ciasną skrętówkę. Podobno jak Bartek łamał skrętówkę i miał tak ciasno, że podobno kurwa w całym żylardowie było słychać, jak kurwa strzelają gałęzie. Myśleli, że to drzewo się łamie, a to wy zadowaliły. Ty nie możesz tego użyć. Czemu? Bo to tak jest na obozie. No ale walczyliście to w tym złego. No Jezu, ale że to nie można sebeki z tego robić. Z tego, że z walki, z poddania, ja do tej pory walę sebekę, że se poddałem grzybyka. No ale ty nie lubisz grzybyka. Ja bardzo lubię Andrzeja. Ty. Żartowałem. Podobno Andrzej, widziałem, buduje dom 320 metrów i ma być ten. Do mnie do Poznania przyjedzie. Nie. Podobno jest tak z ciekawości, jak zaczął budować ten dom, to wklepałem listę Forbesa 100 najbogatszych, Andrzej 10. Najbogatszy w Rzeszowie. Ty, lody. O. Rodzika chyba. O, to. Chodź młody. Opierdolimy strawberry, co? Idzie tam ktoś i mówi tak, coś tam mówi do kobiety i mówi, a co, znałeś ich? Nie, gości nie znam, ale kamerzysta mieli. Czyli kamerzysta bardziej znany niż ja. Podobno z kamerą większe porcje nakładają. O, ty, oscypek. My nie jestem jak Kaiser. Dobra. My jesteśmy będzie... jak księżulo. Może. Oscypek jest wariackim smakiem? Dobry jest. Dobry? Szalony. A mogę na takim małym łyżeczce spróbować, czy nie za bardzo? Ale klient się trafił, super, bardzo dziękuję. Co powiesz o tym? Ciekawy. Oho, czyli dziwny. Nie, no dziwny, ale ciekawy. A smakuje jako scypek? Nie, czuć o scypek. Śmietankę i miód poproszę. A, i tak, ciekawy, czyli poproszę zupełnie co innego. Ciekawy, ale jestem dużym fanem scypku, dlatego... To płaci ogólnie. No ja wezmę już. Dobra. Bo kamera, ta? No nie, nie k***aj mnie. Nie rób ze mnie dziada. Kto? Macie łyżeczkę? Ten jest fighter! My to jesteśmy pizdusze. My to jesteśmy pizdusze. A co? A ten nie wygląda na fightera? Nie. Ten to na policjanta akurat, ale a ten? Po tym pitbullu to wnioskuję, że raczej... Chciałem, że kadry, orzełek, kurde! Jestem kadrowiczem. Nie, on z osiedla. Chłopak z osiedla. Rokitnik, dlatego tutaj pana z aspiracjami... Młodziej, dobry miód. No ja miód właśnie będę brał. Nie, no policjanta, no w Formozie jest teraz, ćwiczymy, właśnie robi kondycję. Ostatnio zdał testów policyjnych. Biegał w kółko, nie miał siły binne. Co jest? Człowieku. O kur... To jest petarda. Ej! Oscypek! Realizmy. Ale dziwne takie. Oscypek! Jak taki kwiatek jakiś taki. No. Karta gotówka. Ile będzie? Ile wzięliśmy? 42. Nie. No cztery gałki, tak? Ja mam dwie. A dwie dobre. Widzi pan? Może za takie dobre lody nie szukamy. Szkoda, że nie ma Pawlaka, bo by cały wyjazd stawiał, tak jak miał postawić kolację. Słyszycie, jak Paweł stawiał kolację po poważeniu? Opowiedz teraz. A, ostatnio przy walką. Paweł stawiał kolację. Było tam paręnaście osób i wyszedł rachunek 1000 zł. I siedział taki spiszczony, że musi to zapłacić, że się zlitowaliśmy, zaczęliśmy czekał, płacić. Czekał, każdy dawał. I daliśmy chyba 200 zł za dużo. I jeszcze chciał to zrobić sobie.
Nic nie dał. A on miał postawić kolację, człowieku. Miał postawić kolację. I siedział z tym portfelem. Ja myślałem, że ja robię na początku. I siedział taki spiżony z tym portfelem, tak trzymał. Ja mówię, dobra, dołożymy się, a Paweł tak. Nie trzeba, no nie musicie. I każdy zaczął rzucać? Nie musicie. I okazało się, że daliśmy i tak więcej i on nic nie musiał dać. Tak. I Paweł nic nie dał. My się złożyliśmy na kolację, on nie dał gotówki na tą kolację. Nie? No. Chcielibyśmy cię zjechać na pontonie stamtąd. No i czemu nie chcesz? Boję się trochę. Ja bym szedł. No bo się boją. Mówię, mamy ojca czy nie mamy? Dawajcie, to będzie dobre. No? Teraz? To taki challenge, content znalazłem. Że mamy zginąć, a ty myślą content, tak? Nie, no nie zginęcie. Jestem trochę obsrany już. Ty, to jedzie 100 na godzinę. No. Jest czas, zadam. Tego nie wiem. Mieliśmy karnety i tam chodzimy na górze, chłop napina narty i na górze. Bardzo leci, ty. I młody z tym swoim butem 58, czekaj, i młody tak, jak to było? Nie, i tak. Wyglądał tylko jeden? To ten gość nie zrobił wagi. Kojarzycie go? To ten, co wjechał żelki z Nutellą. To ten, co mu ręka pyka jak paluszki, kurwa, na koni. Czyli co, nie będzie kontentu, tak? Nie, mordy w takiej kolejce będzie stawał. Widzicie, widzowie, Adrian idzie na ryby, nie łowi ryb. Pójdziemy, może po... Przychodzi na krokwie, nie zjeżdża. Mega ch**a. Ale to pani kazała tu stać do tej kolejki. Tak, że tam się ale też to wykupia. Ale ci ludzie nie zjeżdżają, tylko na co czekają? No, wszyscy muszą wjechać tym wyciągiem. Na górę. No ale to... Bo oni sobie wjeżdżają pewnie oglądać widoki. Tak. No oni wjeżdżają, a my jedziemy zjeżdżać. No młody. Kobiet się. Nie, idziemy. Nie. Ja widzowie chciałem dobrze dla was. No zdjął teraz. Byłeś się ze mnie śmiał? Ale masz dostanie jedną wyzwolę. Nieważne, ja wiem, gdzie chciałem. Byłeś się ze mnie śmiał? Mama. Jak to działa? Debilu. Ale bym się śmiał. Jakby to było ostre i obciąłby ze palca. Ale nie, widać, że nie jest ostre. Młody go tam zakosował, człowieku. Tak, dwa ruchy. O, pokaż pan, ten już nie jest taki. Odejdź ode mnie. Harpaganem to. Bawimy się tak. No to że ostre pan. Ale pan jest napisane, że nie ma zabawy za darmo. To co dotknięte trzeba kupić. Która pukawka to wali najmocniej, tak żeby postrzelił kogoś. Z tego zabije? Tak? Głowę jakby trafił z bliska? Tego? Chyba masz te? Mam. Spadłaby głowa z patyka, czy nie? USP. Bartek. No. Nie, digle. Ty, no, jak digle może mieć ten, to, końcówkę? Normalnie, u pana. O, to tak wali? Strzelił w kogoś. Przepraszamy za niego. No. A ile taki pistolet kosztuje? Tak dużo? Automat. To jest automat? A, bo to jest na bateryjkę, tak? No wali, tak serio. Normalnie możesz napad na sklep zrobić z tego. Widzisz? Kurwa. Może kup sobie na te psy u siebie na Justynowie. Ty, na Lisa. Lisa postrzeli? Bo kolega z Lisem walczy ostatnio. Bo mu kury zabiera. No, nagrywamy panu content, będą do pana przychodzić. Kręcimy vloga. Stoisko, nie, najlepsze stoisko z bronią... Z klamkami w Zakopanem. Z bronią białą. Z automatyczną bronią na kulki. Zapraszamy na... Jaki pan ma numer? Po skosie od kro... O, naprzeciwko skoczni średniej. Jakby ktoś potrzebował napad zrobić czy coś, to do pana tutaj pistolet. Do widzenia. Dziś było po rozrywki, dostarczyliśmy trochę, nie wiem, czy my pojebamy, czy my sobie żartują. Wypierdolony jak Paweł po motoryce. No zmęczyliśmy się, formoziarz trzymał nam tempo, musieliśmy go gonić. Nie no, ogólnie... Młody, pokaż mu, odrzut wejście jeszcze. Odrzut wejście, młody. No nie, już wystarczy. Zrobisz lecej? Nie, dopiero będzie po południu. A ściana jest. Dzisiaj, a wieczorem, dziś rano bardzo mocne wejście w góry, wieczorem bardzo mocno sparujemy przy ścianie, wieczorem odnowa biologiczna. Wieczorem bardzo mocne wyjście na kropówki. Wieczorem bardzo mocne wyjście na kropówki. Tego nie będziemy kręcić. Dobra, idziemy bziki, pozdrawiamy.